Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Hausmart. Za moimi plecami konstrukcja budynku Mezzanine Black. Mezzanine Black o powierzchni zabudowy 35 m2, Ale to bardzo dobrze, że dzisiaj widzimy w zasadzie jak na dłoni tą konstrukcję, ponieważ w dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć kilka ciekawostek, o których raczej nie wiedzieliście, a dowiecie się z tego odcinka na temat drewna konstrukcyjnego. Znajdujemy się w okolicach miasta Suwałki, na północnym biegunie zimna naszego kraju. Konkretnie jesteśmy na pograniczu polsko-litewskim w gminie Puński. Właśnie tutaj stawiamy naszym klientom dom na takiej górce z pięknym widokiem. No dzisiaj może ten widok za moimi plecami za wiele Wam nie powie, bo jest po prostu mroźnie, jest taka mgła, ale uwierzcie mi, że latem tutaj jest naprawdę przepięknie, pagórkowato. I Zielono. A jako ciekawostkę powiem Wam, że tą budowę e, tego domu od budowy dwóch domów, które budujemy aktualnie w okolicach Polanicy Zdrój, dzieli ponad 750 km. A więc, jak pytacie nas, czy budujemy w całej Polsce, to tak, budujemy w całej Polsce. Nasze domy stoją już wzdłuż i wszędzie naszego pięknego kraju. Słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No dobrze to jak dzisiaj mamy sobie porozmawiać na temat drewna i przekazać mam wam kilka ważnych informacji, no to może zacznę od ogółu, a potem przejdę do szczegółu. I idąc tym tokiem, tą strategią, którą tutaj dla was przygotowałem na dzisiejszy odcinek, muszę wam przede wszystkim powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego w ogóle drewno na nasze budynki kupujemy czy też importujemy ze Skandynawii? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, że to drewno jest właśnie importowane ze Skandynawii, a konkretnie ze Szwecji. Dlaczego? Ponieważ drewno, które rośnie przez dużą część roku, właśnie w takich warunkach, jakie mamy na przykład tutaj dzisiaj, tylko że w Skandynawii jest, są one zdecydowanie częściej aniżeli my je mamy tutaj w Polsce. To znaczy, że jest mroźno, jest chłodno, jest niezbyt duża ilość słońca, które reaguje z przyrodą to to powoduje, że drewno, które rośnie właśnie w takich warunkach, ma mniejsze rocznie przyrosty. To znaczy, że wolniej rośnie. A jeżeli drewno wolniej rośnie i te przyrosty są mniejsze co roku, to drewno zajmuje więcej czasu, żeby do odpowiednich wielkości czy też wysokości, objętości wzrosnąć. Więcej czasu na to potrzebuje. Przez to to drewno jest bardziej gęste, jest bardziej zbite. I to, słuchajcie, jest jeden z głównych argumentów, dlaczego to drewno z północnych szerokości geograficznych jest tak pożądane właśnie do budowy domów szkieletowych. Kolejnym aspektem, dlaczego w Skandynawii tak dużo buduje się właśnie w systemie szkieletowym to jest to, że słuchajcie, tego budulca, tego materiału po prostu w Skandynawii jest bardzo po prostu dużo. No i naturalną koleją rzeczy, że jeżeli mamy czegoś po prostu dużo, jeżeli to coś jest dobre, no to już mamy, słuchajcie, argumenty do, dlaczego właśnie w Skandynawii tak dużo buduje się w systemie szkieletowym. No i dlaczego też i w Polsce ta technologia zyskuje co roku, no po prostu na znaczeniu i coraz więcej domów buduje się właśnie w tej technologii, no i dlatego my też budujemy właśnie domy dla Was w tej technologii. E, słuchajcie, kolejna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać a propos tego drewna, e, to rozszyfrować kilka dla Was rzeczy. Mianowicie e, na forach internetowych, na YouTubie, w internecie, no wszyscy cały czas powtarzają, a budujemy z C24. No dobra, ale czy ktoś wie, co oznacza e, C24 i co w ogóle znajduje się e, na... Na takim drewnie, które pochodzi z legalnych źródeł, co to, co, to oznaczenia, co to oznaczenia nam mówią? No słuchajcie, tutaj mamy przykład. Belka jest ładnie oznakowana przez naszego dostawcę. Po pierwsze certyfikat CE. Ten materiał jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Firma, czy Tartak, z którego pochodzi to drewno, spełnia unijne normy i działa według unijnych zasad. No, czyli po prostu dba o procedury, dba o sam proces, jakby wytwarzania swojego produktu, jakim są właśnie te, te, te belki drewniane, i dzięki czemu ma oznaczenie CE. Kolejna rzecz, którą widzimy, to jest właśnie to oznaczenie C24. W tym oznaczeniu literka C oznacza, że to drewno pochodzi z drzewa iglastego. Czyli literka C określa nam, z jakiego rodzaju to, to drzewo pochodzi. Kolejne oznaczenie 24 oznacza 24 megapaskale wytrzymałości na zginanie drewna. Ale wytrzymałość na zginanie to nie tylko jakby jest ważny parametr. Ważnym parametrem jest również odporność na ściskanie. I drewno konstrukcyjne tą odporność na ściskanie ma na poziomie 21 megapaskali. Kolejna rzecz, to tutaj mamy taką tabliczkę, znamionową chciałoby się powiedzieć, jest to nalepka, ale mówi nam ona o przekroju. 45 na 195, taki jest przekrój właśnie tej belki, z której tutaj budujemy. Te wszystkie megapascale być może nie wszystkim wszystko po prostu powiedzą, więc ja bym chciał Wam coś zobrazować. Mianowicie, 21 megapaskali oznacza, że to drewno ma wytrzymałość na poziomie 200 kg na centymetr kwadratowy. Na centymetr kwadratowy powierzchni taką wytrzymałość ma to drewno 200 kg. Jeżeli sobie wyobrazicie i pomnożycie 45 mm razy 195 mm, to wyjdzie wam ponad 80 cm kwadratowych. To ten samochód waży około 1,7 tony. 200 kg razy 87 cm2 z przekroju tego drewna daje nam 17 ton wytrzymałości takiego drewna konstrukcyjnego. O tym przekroju, o którym powiedziałem. 17 ton, słuchajcie, to jest 10, 5, 10 takich samochodów waży 17 ton. Więc możecie sobie zobrazować, jak drewno. Jest materiałem po prostu piekielnie wytrzymałym. Ja pamiętam, jak w latach 90. 90 świętej pamięci dziadek Witold, który był z zawodu inżynierem, pracował przy, teraz dokładnie nie pamiętam, co on tam dokładnie robił, ale pracował przy jakiejś modernizacji mostu. I do podpór tego mostu było wykorzystywane drewno nie słupy żelbetonowe, nie stal. Tylko drewno, ponieważ drewno ma właśnie tak ogromną wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, a drewno konstrukcyjne no jest jakby tego najlepszym, słuchajcie po prostu przykładem. Idąc dalej. Chciałbym Wam powiedzieć na temat samego wyglądu, właśnie tego drewna, które widzicie cały czas na tym nagraniu i którym Wam w dzisiejszym odcinku pokazuję. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że drewno, które do nas przyjeżdża i z którego budujemy, jest czterostronnie strugane. I czy to jest taki nasz wymysł, że my tak po prostu sobie zamawiamy, że chcemy to drewno bez drzask i tak ma być strugane? Nie słuchajcie. Drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane, czyli z tej strony, z tej strony, z tej strony i tutaj od tej ostatniej czwartej strony e, powoduje, że na tym drewnie się po prostu lepiej pracuje, że nie wchodzą nam żadne drzazgi. Tutaj słuchajcie w ręce, ale ma to też kolejną jakby zaletę z punktu widzenia technicznego. Mianowicie słuchajcie, e, wyobraźcie sobie, nie życzę tego nikomu, ale dotyka ogień takiego drewna i dotyka ogień zwykłego, tartacznego e, po prostu e, drewna. Które z tych dwóch szybciej się zapali? Szybciej zapali się to drewno, które będzie miało wystające ostre krawędzie, drzazgi. Takie drewno po prostu pali się e, zdecydowanie łatwiej, aniżeli właśnie drewno czterostronnie strugane. Obrazowo rzecz ujmując, po prostu ogień po takim drewnie się ślizga, i takie drewno nie mówię, że jest niepalne, bo byłoby to zdecydowanie nadwyrężenie, nad, nad, interpretowanie pewnej wiedzy. Natomiast na pewno jest trudniej zapalalne aniżeli takie typowe drewno z wystającymi ostrymi krawędziami oraz drzazgami. Kolejny aspekt, jeżeli chodzi o drewno konstrukcyjne, który jest bardzo, ale to bardzo ważny w, w budowie domów szkieletowych, to to, że to drewno jest odpowiednio suszone. Na tej tabliczce również był napis, że to drewno jest odpowiednio wysuszone, a takie drewno suszy się nie w warunkach naturalnych, bo to zajęłoby nawet kilka lat, żeby doprowadzić wilgotność tego drewna w okolicach 15%, tylko takie drewno suszy się. Komorowo, czyli w specjalnych pomieszczeniach, gdzie komputery odpowiadają za sterowanie temperaturą oraz wilgotnością, to drewno się suszy. Ale po co się suszy to drewno? Z kilku, słuchajcie, istotnych powodów. Przede wszystkim najważniejszy powód, dlaczego drewno się suszy, to jest jego wytrzymałość. Drewno suche jest o wiele bardziej wytrzymałe, aniżeli drewno wilgotne, czy z dużą ilością wilgoci. Taki prosty, słuchajcie, eksperyment, który może każdy z Was zrobić, jak pojedzie na działkę. Weźcie takie drewno dopiero co ścięte z lasu, postawcie sobie na pieńku i porąbcie je po prostu na mniejsze kawałki. I weźcie teraz obok, te, takie same podobne drewno, tylko że jest wysuszone. I też spróbujcie je porąbać na kawałki. Idę o zakład, że drewno mokre, które dopiero co ścieliście z lasu, o wiele łatwiej rąbało się na kawałki, aniżeli takie drewno już wysuszone. To dlatego, że w trakcie suszenia te Połączenia między poszczególnymi warstwami drewna wysuszają się i twardnieją, dzięki czemu drewno nabiera wytrzymałości mocy. Podczas procesu suszenia wzrasta jego wytrzymałość nawet o 50% względem początku tego procesu, zanim zaczęło się to drewno po prostu suszyć. Kolejnym aspektem suszenia drewna to są wszystkie kwestie związane z zwierzątkami. Z e, po prostu insektami e, czy też z grzybami. Takie drewno odpowiednio wysuszone jest odporne właśnie na wszelkiego rodzaju e, grzyby e, czy też właśnie jakieś zwierzęta typu, nie wiem, korniki czy jakieś tego typu historie, bo po prostu powierzchnia e, tego budulca jest wyjałowiona i tam nie ma e, e, jak po prostu tego typu rzeczy e, samoistnie na tym drewnie. Się, się pojawiać. Więc zobaczcie, jakie to ma szalenie istotne znaczenie: czy drewno jest odpowiednio wysuszone i jak bardzo jest to ważny po prostu element w, w budowie, a nawet w odbiorze drewna od naszego dostawcy, bo my również jesteśmy wyposażeni w odpowiednie czujniki, które możemy przytknąć do drewna, które do nas na budowę przyjeżdża i zweryfikować, czy ono na pewno jest najwyższej po prostu. Jakości. Co do samego drewna, chciałbym Wam zwrócić jeszcze uwagę na aspekt polegający na ekologii, o której tak dużo się mówi. Niektórzy bagatelizują ten temat, a dla innych ma on bardzo ważne znaczenie. My uważamy, że ekologia i myślenie o naszej przyszłości. Jako w ogóle, jako przyszłości gatunku ludzkiego ma szalenie istotny wpływ na nasze życie, na życie naszych dzieci i czy nam się to podoba, czy nie, musimy po prostu o tym myśleć. Drewno, słuchajcie, jest naturalnym budulcem, co ważne. Jest odnawialnym budulcem. Jeżeli prowadzi się zrównoważoną politykę właśnie zarządzania lasami, tak jak jest to czynione w Europie, w Polsce, w Skandynawii, mamy pewność, że drewno, które kupujemy, pochodzi z legalnych źródeł, to mamy również tą pewność, że ten surowiec jest wykorzystywany w zrównoważony sposób. Czyli no, nie wytrawiamy, nie wyjałowiamy tej przyrody całkowicie, tylko jednocześnie, ścinając to drewno i wykorzystując, do budowy na przykład naszych domów, to firmy Tartaki również dbają o to, żeby zalesiać po prostu tereny, które są eksploatowane i to z kolei powoduje, że ten budulec jest budulcem odnawialnym. Co do samych właściwości takich prozdrowotnych drewna, nawet nie będę się rozpowiadał, bo to chyba każdy o tym wie i to nie jest dla Was żadne zaskoczenie, ale warto zdawać sobie z tego sprawę, że domy z drewna to są po prostu zdrowe. Domy. I jeszcze jeden aspekt a propos budowy budynków technologii szkieletowej drewnianej. Dlaczego ta technologia też zyskuje na znaczeniu właśnie dzięki temu argumentowi? Słuchajcie, e, mamy teraz zimę, e, często pytacie, czy domy, są, które budujemy są całoroczne. Zawsze mówię, że tak, zgodnie z prawdą, bo nasze znaczy domy są całoroczne, ale... Bardzo istotne w przypadku budowy budownictwa szkieletowego w stosunku do innych na przykład technologii jest fakt, że takie budowy mogą iść przez cały rok. No, zobaczcie, za moimi plecami jest. Normalna zima, jest po prostu śnieg. E, a nasza budowa jest właśnie w tym czasie wykonywana. Dlaczego? Ponieważ do budowy domów z drewna, e, poza fundamentem, nie potrzebujemy wykonywać żadnych prac na mokro. Nie musimy tutaj lać stropów, słupów, wzmocnień. E, są to prace na sucho, a więc mogą być wykonywane dosłownie 365 dni w roku. To jest ogromna zaleta, właśnie technologii szkieletowej. Nad innymi technologiami, gdzie ta woda jest po prostu konieczna. Zaraz ktoś powie: No dobra, ale do fundamentu potrzebujesz wody, musisz zalać. zalać płytę fundamentową betonem, do którego jest wykorzystywana woda. I tak, mieszanka betonowa przyjeżdża nam w betoniarce, więc jakby tutaj zakład betonów po prostu dba o to, żeby ten towar przyjechał do nas odpowiedniej gęstości i jakości. To prawda, ale płyty fundamentowe wykonujemy w okresie dobrej pogody, zgodnie z po prostu ze sztuką budowlaną i taka płyta po naszym wykonaniu na przykład, nie wiem, na wiosnę w latem, czy jakąś wczesną jesienią, czy, czy nawet wczesną zimą, może sobie po prostu czekać na nas I, i my możemy na tą budowę przyjechać i w grudniu, i w styczniu i zacząć to, tą konstrukcję po prostu wznosić. Także to jest bardzo ważny element w ogóle budownictwa szkieletowego, że to budownictwo może być wykonywane przez cały rok. I jeszcze jeden aspekt, na który chciałbym wam zwrócić uwagę, to jest grubość ściany. Dla Mistrzostwa szkieletowego, którego ociepleniem jest wełna mineralna, ta ściana może być cieńsza i mieć takie same parametry termiczne, jak na przykład grubsza ściana z bloczka jakiegoś betonowego, czy ceramicznego, czy z czy pustaka, jakiegokolwiek innego. To właśnie dzięki bardzo dobrej izolacyjności i samego drewna, i wełny mineralnej, a to z kolei przekłada się, jeżeli mamy cieńszą ścianę o tak samo dobrych parametrach lub nawet lepszych termicznych, przekłada się na ilość mniej Miejsca wewnątrz takiego budynku. I tutaj, gdybyśmy ten budynek budowali w technologii murowanej, słuchajcie, to musielibyśmy usunąć z niego przynajmniej Łazienkę. Czyli przy około 4 metry kwadratowe byśmy stracili tylko i wyłącznie dlatego, że ten dom byłby wykonany w technologii nazwijmy to betonowej, a nie w technologii szkieletowej. Więc dzięki szkieletówkom zyskujemy też dodatkowe metry kwadratowe wewnątrz, wewnątrz budynku. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. To był. Inny odcinek, aniżeli do takich, do jakich jesteście przyzwyczajeni. Chciałem z wami dzisiaj troszeczkę merytorycznie porozmawiać. Mam nadzieję, że te ciekawostki a propos drewna yy, wam się spodobały, yy, i że może na niejednej imprezie rodzinnej czy okolicznościowej, jak wyjdziecie, wyjdziecie ze znajomymi się spotkać, to może jakąś ciekawostką ich po prostu wtedy zaskoczycie. Ja nie przedłużam, jeżeli jesteście zainteresowani budową z nami domów, to wejdźcie na naszą stronę internetową. Link do naszej strony jest w opisie tego filmu. www.housemart.pl w zakładka projekty i wyceny. Tam znajdziecie kilkanaście w pełni wycenionych projektów. Śledźcie naszą stronę uważnie, ponieważ pracujemy dla Was nad kilkoma nowymi projektami, e, którymi będziemy chcieli Was pozytywnie, mam nadzieję, zaskoczyć już w najbliższym czasie. Także E, ode mnie to tyle trzymajcie się ciepło e, cześć How smart. jesteś u siebie